Dwóch lat z falą. Czeka Piotr Żyła na żółte światło, które pozwoli zasiąść mu na belce startowej. A Łukasz Kruczek, trener naszej kadry. Niestety straciliśmy te miejsca w kwocie ekonomicznej. Proszę zobaczyć, jak układają się w tym momencie wiatry. Kręci strasznie wiatr na całej długości, na całym zeskoku, niemal z różnych kierunków, na różne prędkości. A więc bardzo ciężkie warunki, w jakich muszą skakać. Dobra wiadomości dotarły do nas. Zeffelt z Austrii, gdzie rozgrywany był Puchar Kontynentalny. Klemens Murańka, który obserwować będzie skok Piotra Żyły. Bardzo dobry start Dawida Kubackiego i Aleksandra Zniszczoła. Dawid Kubacki wygrał Puchar Kontynentalny. Aleksander Zniszczoł był dzisiaj na drugim miejscu. 10. Stefan Kula, 19. Maciej Kot, 27. Krzysztof Bieg. Ale popatrzmy na skok Piotrka Żyły. 122,5 metra, 123 metry najlepiej, by rywalizować z Finami. Wczoraj drugie miejsce i 129 metrów kwalifikacja. Pięknie! Dobry skok Piotrka. No, ale widać było, jak te podmuchy wiatru tutaj wpływają na loty naszego zawodnika. 124 metry, a więc 4 metry dalej niż Jarko Mette. Do tego noty od sędziów po 17, 17,5 punktu. Będzie miał dodanych aż 10 punktów Piotrek Żyła do noty za niekorzystne warunki. Prawie metr na sekundę z tyłu skoczni. Widać było w tej powtórce, że minimalnie spóźnił ten skok na progu, ale widać, że jest też w znakomitej formie, bo mimo tego osiągnął, no i tutaj aż 124 metry. No i biało-czerwoni obejmą prowadzenie przed Finami i Francją. Oczywiście teraz jaka przewaga? 6,9 punktu wyprzedzamy w tym momencie reprezentację Finlandii. Przypomnę, dobry skok Jarko Mette, 120 metrów. Już na skok drugiego z biało-czerwonych jest już na belce startowej Klemens Murańka. Świetny występ w konkursie drużynowym podczas Mistrzostw Świata w falą. Był bardzo mocnym ogniwem naszej ekipy. Po jego drugim skoku wyszliśmy nawet na drugie miejsce. No i niewiele zabrakło Polakom do srebrnego medalu, ale oczywiście cieszymy się także i bardzo z tego brązu, bo przypomnijmy, że w tych poprzednich konkursach drużynowych w tym sezonie Polacy w Klingenthal dopiero na miejscu 9, w Zakopanem na miejscu 5. No i po dyskwalifikacji Kamila Stocha w Willingen dopiero na 11. Klemens Murańka już na progu skoczni w Lacht. Niezły skok, choć po cichu liczyliśmy może na nieco więcej. On będzie miał dodane Klemens 8,9 punkta, więc prawie 9 punktów. Wiatr niemal 0,9, 118 metrów. To jak na razie najdłuższy skok, jaki oglądaliśmy w drugiej grupie. Wczoraj Klimek Murańka w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego. 125 metrów, 23 pozycja. No tak, tylko wczoraj miał odjętych 1,5 punktu, dzisiaj ma 9 punktów dodanych. A więc te warunki dzisiaj znacznie bardziej niekorzystne. Tak, zgoła odmienne warunki, w jakich musiał skakać Klemens Murańka. No tak. Bohater konkursu drużynowego, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w falu, szczególnie jego drugi skok, 128 metrów, który pozwolił nam awansować na drugie miejsce. To, o czym wspominałem, wczoraj ósme miejsce w kwalifikacjach, 126,5 metra. Teraz jakie warunki? Aż już w tym momencie komputer pokazuje 10 punktów na plusie, a więc dość mocno wieje z tyłu skoczni. Dobra trajektoria, wysoko, niezły skok. Brawo dla Janka. Pamiętamy losy konkursu mistrzowskiego w falun, kiedy ten pierwszy zepsuty skok przez Janka Ziobrę, 116 metrów, ale w drugim 125,5. Bardzo, bardzo pomógł biało-czerwonym wylądować na podium Mistrzostw Świata. Teraz całkiem, 115,5 metra. W tych niekorzystnych warunkach trzeba spojrzeć z uznaniem na ten skok Zakopiańczyka. Polacy, przypomnijmy, prowadzili po dwóch grupach zawodników. No i teraz walczymy, aby plus to prowadzenie utrzymać. Tak, plus 2,2 punktu po korekcie. Oczywiście obejmujemy w tym momencie prowadzenie. No pytanie, jaka będzie odpowiedź naszych najgroźniejszych rywali. Nie będziemy oglądać ich w konkursie w serii finałowej. Kamil Stoch. Wczoraj tylko jeden skok treningowy. Potem, jak pamiętamy, drugi trening został odwołany w kwalifikacjach Kamila. Nie oglądaliśmy. Dzisiaj seria próbna przed konkursem drużynowym także się nie odbyła z powodu zbyt mocno wiejącego wiatru. No i teraz będziemy patrzeć na skok Kamila. Ładnie wyszedł z progu. Pięknie ułożony, ależ pięknie. Stylowo. Myślę, że bardzo wysokie noty za styl powinien dostać Kamil, bowiem był to no, mistrzowski skok, można powiedzieć. 124 metry to odległość, jaką uzyskał reprezentant Polski.
No, brawa dla naszego lidera. Mówiliśmy, że Polacy trzykrotnie stawali tutaj na podium w zawodach, w konkursach drużynowych w Lahti. Za każdym razem w tej drużynie był właśnie Kamil Stoch. No tak, no i Kamil wygrał ostatni konkurs indywidualny w Lahti. Tutaj przed rokiem, kiedy to pokonał m.in. Severina Freunda i Gregora Schirenzauera. Dodatkowo 5,2 punktu. Patrzę na noty. 2,19, 3x18,5. Pięknie w powietrzu, bardzo ładne lądowanie. Idealny niemal telemark. Oczywiście obejmujemy w tym momencie prowadzenie. Brawo, brawo Kamil. 124 metry, no i do tego skoku będziemy teraz porównać. Strata do biało-czerwonych minimalna, to jest 3, niecałe 3 punkty. Ponad 3, dokładnie 3,8. Proszę zobaczyć, ciasno, ciasno w pierwszej czwórce. Austria, tu już na 5. miejscu strata do Japończyków, dość spora. Słowenia na miejscu 6. Na miejscu 7 Czesi, a poza serią finałową Rosjanie, Finowie, Francuzi i Koreańczycy. A zatem jak na razie udany rewanż Niemców za nieudane dla nich Mistrzostwa Świata w Falun. No i zapowiedź ogromnych emocji w serii finałowej. Ciekawie. No i będziemy musieli bronić tego miejsca na podium, bowiem nacierają z tyłu Japończycy, także przydałoby się skakać daleko, by nawiązać walkę z Norwegami i z Niemcami. Piotr Żyła po pierwszej serii, w pierwszej serii 124 metry, bardzo dobry, daleki skok reprezentanta Polski. Popatrzmy teraz na jego próbę w serii finałowej. Będzie miał dodanych w tej chwili już ponad 7 punktów i w tych trudnych warunkach bardzo dobry daleki skok Piotrka. Świetnie! Myślę, że zdecydowanie dalej niż podczas pierwszej serii. Wtedy było 124, teraz 128 metrów. Brawa dla Piotrka. Świetne zatem otwarcie biało-czerwonych w tej serii finałowej. Do tego jeszcze 12 punktów dodatkowo otrzyma Piotr Żyła za wiatr przekraczający 1,1 na sekundę wijący z tyłu skoczni. Noty podobne jak za te jakie otrzymał Piotrek za pierwszy skok, a więc 17, 17,5. Pojawiła się tutaj 1,16. To zachwianie przy lądowaniu Piotrka Żyły, ale odległość imponująca w trudnych warunkach. Wielka forma Piotra Żyły, przynajmniej dzisiaj w konkursie drużynowym. 128 metrów, tak patrzę, to druga odległość tego konkursu. Dalej 131 skoczył tylko Stefan Kraft. Polacy oczywiście prowadzą, no ale zobaczymy, jaka będzie. 18 metrów. Były trudne warunki i ta odległość wystarczyła mu, aby wygrać właśnie w tym gronie zawodników. Popatrzmy na drugi skok Zakopiańczyka. Ale jeszcze musimy poczekać na zielone światło. Teraz te warunki się poprawiły, choć cały czas wiatr niekorzystny z tyłu. Czeka Łukasz Kruczek, jest zielone światło, jest sygnał od polskiego trenera. Klemens Murańka już na rozbiegu. W tym momencie ten średni wskaźnik wiatru pokazuje dodatkowo 1,5 punktu tylko dla Klemensa. Pięknie, bardzo dobry skok Klemensa Murańki, znakomicie. Klemens, 118 metrów, jedna z najlepszych odległości w drugiej grupie, teraz także daleko. I no, jesteśmy cały czas w walce, 123,5 metra, brawo. Dwa bardzo dobre skoki Klemensa Murańki w konkursie drużynowym. Znacznie wyższe noty od sędziów otrzymał w tym za ten skok Klemens Murańka. 2x18,5, 2,18. Będzie miał odjęty 0,1 punktu Klemens Murańka. Za wiatr komputer pokazuje 0,01 metra na sekundę pod narty. Jest w formie, potwierdza to także podczas konkursu drużynowego w Lahti. Klemens Murańka, pamiętamy Falun, ja przypomnę, 120,5 metra, wtedy Falun w Szwecji w pierwszej serii, później 128 i obejmujemy prowadzenie. Jesteśmy na pierwszym miejscu, przypomnę, 115,5 metra w pierwszej serii. Jak z warunkami, za moment to wszystko zobaczymy, z niekorzystne, delikatny z tyłu skoczni. 3,2 punktu miał dodane Dmitrij Wasiljew. Biało-czerwoni kibice, jest zielone światło i niezwykle istotny skok Janka Ziobry. Przypomnijmy, po drugiej grupie o 3 punkty wyprzedzaliśmy reprezentację Niemiec i teraz jeszcze trochę by się przydało. Zabrakło tutaj zdecydowanie odległości. Warski. Chyba trajektorię lotu obrał Jan Ziobro. 112,5 metra, 3 metry bliżej niż podczas pierwszej serii. Wtedy miał dodanych 2,2 punktu, teraz 3,9 tylko, a więc to nie były aż tak bardzo złe warunki, w jakich skakał Jan Ziobro. Odległość słaba, 112,5 metra, do tego też stosunkowo niskie noty za styl, co powoduje, że przed Markusem Eisenbichlerem. No i widzimy reakcję Kamila Stocha. No, trudno się dziwić, bowiem faktycznie słaby skok Janka Ziobry.
Był tutaj flagi polskich kibiców pod skocznią Salpaus Selka. Czekamy na zielone światło. Jest dla Kamila Stocha. Także niekorzystne warunki w tej chwili. Komputer pokazuje 7 punktów na plusie dla Kamila, ale trzeba walczyć o odległość. 1/10 wyprzedzamy, wyprzedzają nas Japończycy. Oczywiście dalej niż punkt konstrukcyjny, ale to nie jest taki skok, jakiego chyba oczekiwalibyśmy od Kamila. 119 metrów, wydawało się, że minimalnie spóźniony na progu. No i dość pasywny lot jak na niego. 4,7 punktu. Noty od sędziów, powiedzmy sobie, o takie sobie, bowiem 2 razy 18,5, dwie osiemnastki, jest jedna nota 17,5 punktowa. Ona na szczęście nie będzie brana pod uwagę, bowiem dwie skrajne odpadają. Delikatnie obrócił się Kamil w powietrzu. No, skok poprawny jak najbardziej, tylko troszeczkę krótki. Oczywiście obejmujemy w tym momencie prowadzenie. Jaka będzie odpowiedź Japończyków? O 1/10 przegrywaliśmy z Japonią. Podejść i szczęście innych zawodników i innych kibiców. My cieszyliśmy się z brązowego medalu na Mistrzostwach Świata. I, no i to jest chyba najważniejsze. Tak, ten medal, który w jakikolwiek sposób ratuje ten sezon i pokazuje, że mimo wszystko nie wszystko było aż takie złe. No, spoglądając troszkę bardziej optymistycznie, wygraliśmy dzisiaj z Austrią i Słowenią, z bardzo mocnymi reprezentacjami w skokach. Polacy nie skakali tak źle, szczególnie dzisiaj Piotr Żyła nam zaimponował, dobrze skakał Klemens Murańka. To zapowiada emocje w jutrzejszym...